zobacz, udało mi się ukraść tym nieznośnym małym dżinom ich klejnoty. Klejnoty. Tak jest, zobacz, w jakich pięknych szkatułkach są, w kształcie serduszek. Teraz będę najwspanialszą, najsilniejszą, najpotężniejszą czarodziejką we wszechświecie. Najlepszą! Tak jest, Nazwu, najlepszą! O, zobacz na nie tylko. Zobacz, jakie piękne są. Wiktoria. To są chyba najwspanialsze skarby. Już nie mogą się doczekać, aż je otworzę. Cześć, Zeto. O, to ty. W gruncie rzeczy przydasz mi się. Pomóż mi. Pomóc ci? W czym ci mam pomóc? Otworzysz mi te szkatułki. Tam są takie wspaniałe klejnoty, które uczynią mnie najpotężniejszą na świecie. Ha, ha. Oj, nie wiem, czy to dobry pomysł. Pomożesz mi. Zaczaruję cię. Okej, dobrze, pomogę ci. Chociaż wcale nie chcę. Pomogę ci. Które serduszko, którą szkatułkę otworzyć mam jako pierwszą? Tą po lewej, tą po środku, czy tą po prawej? Tą po lewej poproszę. Otwieraj, no już otwieraj. Nie będę się sama męczyła przecież z tym. Okej, dobrze. Perforacji żadnej nie widać. Zatem nożyczkami to rozetnę. Serducho takie. Wiktoria. Cóż tam jest? Naprawdę mówisz, że tam są jakieś takie klejnoty? Tak? No, oczywiście, że są. Okej, dobrze. Ups. O, uważaj, co robisz. Przepraszam, no to niechcący było. Dobrze, otwórzmy tą szkatułkę i zobaczmy te twoje klejnoty. Proszę, proszę, słodycze. Niam, niam, niam. Słodycze, nie da się ich zjeść. Muszę je otworzyć, na co chwileczka. Zobaczcie. Oj, pokruszyły się. Ojejku. Nie szkodzi. Sorry, Zeta. Uważajcie na mnie. Chyba za dużo słodyczy to nie jest najlepszy pomysł. Wiesz co, nie wiem, gdzie je mam dać. Może je po prostu odsunę na bok na razie. A ty spróbuj się powstrzymać, okej? No nie smuć się, nie wolno zjadać tyle słodyczy. Klejnoty, wy tam słodycze. A ja tu widzę moje klejnoty. Okej, już ci je wyciągam. Wow, ale naszyjnik z klejnotami. Będę najsilniejsza. Okej, zobaczmy. Ale piękne. Jakie super. Ale mi się podobają i to bardzo. Zobaczcie, tutaj są serduszka. Żółte serduszka, później takie srebrne koraliki. A to wygląda jak jakieś magiczne oko. Pokaż szybko! Okej, pokazuję ci. Rzeczywiście, może to jest magiczne oko najpotężniejszej osoby na świecie, czyli moje? Twoje oczy są tutaj. Och, ty nie wiesz, o czym mówię, to jest czarodziejskie oko. Okej, dobrze, nie bądź taka znowu, już zobaczcie, jakie fajne. Jak to będzie wyglądało na Zecie? Zaraz, przymierzymy jej to. Troszkę za duże. Rzeczywiście, szybko wróciłam. Troszkę za duże, będę musiała pomyśleć, jak mam to nosić, bo tylko ta osoba, która to nosi, staje się najpotężniejszą osobą na świecie. Dobrze, zróbmy tak, odłożymy je sobie tutaj. Nazwu, nie dotykaj. Nie. Nie dotykaj, one są moje. Położymy je tutaj. Jak już wszystkie otworzysz, to w ten czas będziemy musieli je na mnie włożyć i stanę się najwspanialsza, najpotężniejsza na świecie. Dobra, już to mówiłaś. Dobra, otwieramy kolejne. Tamto, fioletowe. Okej, dobrze. Jaka ty jesteś taka... Rządzić chyba lubisz bardzo. Oczywiście, że lubię. Ja chcę rządzić całym światem. Dobrze, rozumiem. To serducho możemy zamknąć. Zobaczcie, tutaj też jest taka Wiktoria. Wygląda trochę jak logo od Barbie, prawda? Ma taka podróbka. Ale tak czy inaczej fajne, bardzo ładne. Jakie podróbki? To są klejnoty. Mówię ci przecież, że one uczynią mnie najwspanialszą, najsilniejszą i tak dalej. Okej, dobrze. Spokojnie, nie denerwuj się tak. Fioletowe! Ale nakruszyliśmy tymi słodyczami. Jajkusiu! Zobaczcie, kolor fioletowy teraz, jak włosy Zety. Przyda się mi tutaj moja para nożyczek.
folii się pozbywamy. A z tyłu gładziutkie serduszko. I uwaga, uwaga, uwaga! Tum, 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 otwieramy, otwieramy, otwieramy. No, otwórz już, no dalej, no dalej! Czekaj, czekaj, piosenka musi być taka, wiesz, napięcie buduję. Tum, tum, tyry, ty, 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 ty. Przepraszam cię, niechcący. Uważaj! Okej, okej, jeszcze raz muszę zacząć moją piosenkę. Nie! Nie, jeszcze raz, otwórz to już! Zaraz! Tum, tum, tyry, ty, 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 ty. Proszę bardzo. Ach, mamy więcej słodyczy. Nawet ładnie wyglądają. To na później, nie otwieramy tych. Tutaj kładę je z boku, z nas, bo już nie jem, nie jem. No, tak myślałam. I uwaga, klejnoty. Wyciągam je. O, jakie ładne, ojejku. Jakie śliczne, no zobaczcie. I też z takim okiem po środku. Tutaj mamy czerwone gwiazdki, 4 z tej strony, 4 z drugiej strony. Tu kolejny taki koralik z motywami, powiedziałabym, troszeczkę afrykańskimi. Później srebrne koraliki i na samym środku takie oko. O, jejku, te oczy. Rzeczywiście wyglądają nieco magicznie, ale bardzo ładne. O jejku, ale mi się podobają. O, dobrze, 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 bzdury, bla, bla, bla. Podobają mi się, mi też się podobają. To nie o to chodzi, czy są ładne, czy nie. Chodzi o to, co one potrafią zrobić. Okej, dobra. Daj mi się pozachwycać, już otwieram to dla ciebie, prawda? Bo cię zaczarowałam, nie masz wyboru. Wiem, wiem, nie mam wyboru, ale mogę sobie chyba poopowiadać troszeczkę. Chyba cię zaczaruję zaraz. Nie, 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 dobrze, 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 będę się streszczać. No, mam nadzieję. Okej, jaka ona jest? Jaka jestem, jaka jestem? Jestem, jaka jestem. Okej, dobra, fioletowa włosa. Zobaczcie, ładne, śliczne te klejnoty, korale na szyjniki, o, piękne. Okej, okay, no może i są ładne, przyznaję, będą na mnie bardzo dobrze wyglądały. A teraz skup się i do roboty, otwieraj kolejne serduszko, szkatułkę. Już dobrze, teraz zostało tylko jedno. O, jedno serducho, zobaczcie na to. Trzeba użyć nożyczek ponownie, ciach. Zerwać folię, żeby dostać się do środka. O, coś mi nie poszło. Muszę jeszcze raz nożyczek użyć. Pospiesz się! Oj, dobrze! Nie złoś się tak na mnie. Przecież otwieram. Oj, znowu się urwało. Och, ale ty jesteś! No jaka jestem, jaka jestem? Staram się przecież jak mogę. Zobaczcie. Ponownie napis Wiktoria. Kto ma na imię Wiktoria? Wszystkie Wiktorie w Polsce, piszcie w komentarzach, że macie na imię Wiktoria. Ciekawa jestem, ile Wiktorii nas ogląda. To akurat rzeczywiście jest ciekawe. Ile nas ogląda Wiktorii? Na pewno bardzo, bardzo, bardzo dużo. Niech piszą w komentarzach. Proszę bardzo. Słodycze, a zobaczcie, jaki śmieszny. Widzicie to tutaj? To jest taki jeden mały. Jak to możliwe? Jakiś niedorobiony troszeczkę jest. O, taki wybrak, ale pewnie też jest słodki i fajny. Odkładam tutaj na bok, o, tutaj z tej strony. I zobaczcie na to. Ostatnie klejnoty, ostatnie korale. Odkładam serduszko. O, wszystkie tak ładnie, żeby wyglądały. Może je pozamykam sobie. O, ciach, ciach. Dobrze, jest. I jeszcze to fioletowe, nie zamknęłam. O, no, coś mi to nie idzie. Jak ja to zamykam? O, jeszcze raz. Już się tym nie baw. No dobrze, daj mi zamknąć, tylko żeby ładnie wyglądało. Porządek przecież musi być, prawda? Ty lubisz mieć porządek. No lubię mieć porządek, ale nie zamknęłaś tego. Okej, dobra, to spróbuję jeszcze. Już zamknę. Okej, dobrze, 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 nie denerwuj się. Wygląda jak zamknięte, to może być. Pokaż te korale, pokaż te moje klejnoty. Już, już, już pokazuję. Zobaczcie. Te to są takie troszeczkę mroczne, czarne. Na przemian z pomarańczowymi i są też srebrne i na środku jest takie samo oko jak tutaj, zobaczcie, identyczny koralik, który wygląda jak oko, no prawie że identyczny, ten tak jakby źrenicę ma troszeczkę mniejszą, a z drugiej strony takie same, wow, zobaczcie, piękne, a tutaj na końcu są takie srebrne koraliki.
Jakie to jest ładne. Ojejku, piękne są. Który jest w ogóle najładniejszy? Wiecie co, może zrobimy sobie pytanie dnia. Takie, takie fajne, łatwe, przyjemne pytanie dnia. I ono brzmi tak. Uwaga, pytanie dnia. Które klejnoty, korale najbardziej Wam się podobają? Czy są to te z gwiazdkami? Śliczne, prawda? Czy są to te z serduszkami? Ups, spadło. Czy może są to te czarno-pomarańczowe? Ale piękne, no nie mogę, śliczne. Jakby mi tylko Zeta pozwoliła je nosić, to bym je nosiła. Śliczne. One są moje i teraz musimy coś wykombinować, bo muszę je założyć. Już, dobrze, dobrze, Zeto, dobrze. Zrobimy tak. Zawiążemy tutaj o, w ten sposób. I będziemy ci je teraz nakładać. O, jedne. No, wyglądasz troszkę śmiesznie, ale chyba to nie o to chodzi. Chyba chcesz mieć tą moc, prawda? Mhm, o to właśnie chodzi. Chcę być najsilniejsza. Drugie. I uwaga. Trzecie. Czy zaraz się zmieszczą mi na głowie? Ojejku. Jest. I co teraz, Zeto? Teraz mamy jakoś czekać, czy coś? Coś się stanie? Jakaś magia i te sprawy? Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Za duże! O, no właśnie jakoś tak to... nie wiem, o co chodzi. Tak dziwnie to wygląda troszeczkę. Nic się nie dzieje. O, ja też nie wiem, o co chodzi. O co chodzi? Magio, działaj, działaj, działaj! Aha! Tutaj są! Och, Zeto, jak mogłaś? Och, co wy tu robicie? Jak to co? Zabrałaś nasze zabawki! Przyszłyśmy je odebrać! Nasze zabawki, nie twoje! Zabawki? Och, och, och! To są zabawki? To nie są klejnoty? Nie, no skądże znowu? To są nasze zabawki! Kupiłyśmy je dla Lii! Tak! Chciałyśmy jej zrobić niespodziankę! Bo takie było jej życzenie, żebyśmy zrobiły jej niespodziankę! Och, a ja myślałam, och, a ty, co ty się tak wywracasz? O, już wstaję, źle stanęłam sobie. A, nie myślałam, że to są klejnoty, które spowodują, że będą najsilniejszą, najwspanialszą czarodziejką na całym świecie. To się chyba nie wydarzy. Samira jest najwspanialsza, nie ty. Zabieramy nasze klejnoty. Na razie. Pa, pa. O, no to teraz jestem zła. Na zło, przynieś trochę słodycze. O, już, słodycze. Chciałam żółte. Żółte, proszę. Och, będę musiała się teraz pocieszyć jakoś, zjadając te wszystkie słodycze. Wiesz co, te zielone i różowe może też być. Zaraz będę jeść. O, no to ja cię zostawiam. A bądź taka miła i pozwól mi już nie robić tego, co chcesz. Och, taki tragiczny dzień. No dobra. Nie musisz robić tego, co chcę. O, świetnie. Moi drodzy, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zostawcie nam kciuki w górę. Oglądajcie nas często. Wpadajcie na nasz kanał Mini Smoczek TV. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Pa, pa.